zawodnicy Unii Leszno dojadą do mety i przypieczętują czwarty z rzędu tytuł. I Unia Leszno po raz kolejny, czwarty raz z rzędu, zawiesi na swoich piersiach zawodnicy Unii Leszno złote medale. Wyczyn no, niebywały, aczkolwiek spodziewaliśmy się tego. Hydra działa. Hydra działa cały czas, także szacun wielki i no, gratulacje, może poczekamy jeszcze z gratulacjami. Mówimy Hydra, bo jak nie jeden, to drugi. Ta maszyna funkcjonuje już kolejny rok perfekcyjnie. Zmarzlik Litsi Sajfudinow, Zmarzlik osamotniony, jedzie mocno, oj, 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 oj. I wepchnięty w bandę, nie znalazł tam dla siebie miejsca Jamon Litsi. Bardzo dramatyczny jest ten, wiele na to wskazuje, przełomowy i kluczowy wyścig i szkoda, że to tak wygląda. No a kolejna nieciekawa sytuacja w tym biegu 11, drugi upadek. Cały czas mieliśmy wyścigi, można powiedzieć, na żyletkę, a teraz w tym jednym już dwa wypadki i to dosyć takie ciężkie, bo widzieliśmy Jacka Holdera, a teraz Jamona Litseya, który leży na torze. Popatrzmy jeszcze, jak to się wydarzyło. Bartek Zmarzlik z pierwszego pola wygrał ten start i tutaj odholował sobie Jamona Litseya bardzo, bardzo szeroko. Widzimy tutaj nawet deflektor, zahaczył o deflektor. Spowodowało to moim zdaniem właśnie tą kolizję, no bo sport żużlowy nie jest kontaktowym, a kolizyjnym. I popatrzmy tutaj, no właśnie, i to jest ta sytuacja. Moim zdaniem troszeczkę daleko holował Australijczyka. Tak, bo tutaj mamy pierwszy łuk, ale to absolutnie nie oznacza, że wszystkich musimy puszczać w powtórce. Najważniejsze oczywiście zdrowie Jacka Holdera, ale oddamy znowu głos do studia, bo to było tuż przed chłopakami. Widzieli to, myślę, równie dobrze, o ile nie lepiej niż my, no i mają fachowców tam do oceniania takich rzeczy. Panowie, co wy na to? No nie, to od razu oczywiście ja tu spoglądam na Leszka Dębskiego. Panie Leszku, jakby pan to ocenił? No sytuacja w pierwszym łuku, oczywiście sędzia zawsze może powtórzyć to w czterech. Ale pan niemniej jednak tutaj no, ja widzę winnego. Kogo? Kto jest winnym? No jeżeli wskazać winnego, to Bartko. Czyli Bartek Zmarzlik, pana zdaniem, powinien być wykluczony z tego jeżeli biegu. Sędzia tak to zinterpretuje, jak ja to widzę, to tak. No sędzia ma tyle czasu mniej więcej, co pan tutaj w tej chwili. W związku z tym dlatego trzeba... Myślę, że sędzia się chyba jeszcze waha, bo chyba prosi o powtórki. Tak jest, tak, mam potwierdzenie. No widzimy ten na samym końcu ten, jak gdyby odrzucenie tylnego koła... Próba wyprostowania motocykla przez Bartka i w tym momencie dochodzi do uderzenia przedniego koła zawodnika w kasku niebieskim. O właśnie. To jest zrzucenie tego motocykla, ta kontrataka. Tak. No to jest taka bliźniacza sytuacja, bym powiedział, do Martina Waculika i Piotra Pawlickiego w Zielonej Górze. Coś... No, chyba to było bardziej ostro. No to znaczy się tak, no bo tam nie było tego ruchu. A tu widzimy ten ruch taki... Bartka Zmarzlika. No tam jeszcze była dyskusja, że Piotrek kładł na niego. Czyli mamy już potwierdzenie, czyli Leszno mistrzem Polski. Tak jest, Leszno mistrzem Polski. Ja bym tu jeszcze Polski. Zauważył to, co dokładnie tak, po upadku z opóźnieniem jak gdyby zadziałał, nie od razu zadziałał wyłącznik przy motocyklu Liceja, ten motocykl podskoczył, nie położył się od razu, nie wyłączył się silnik. Szalał na torze, dobrze, że nie zrobił mu tam krzywdy dodatkowej jakoś. Zatem chyba zrozumieli, tak że... Tak jest, Leszno już wie, że jest mistrzem Polski. Polski. No. Znaczy, nie jest, tylko że zostaje mistrzem Polski, tak, po raz czwarty z rzędu. Jest od czterech lat. Fogo Unia Leszno mistrzem Polski na żużlu. Przypomnijmy, że Stal Gorzów w latach 1975-78 to była tą drużyną, której wcześniej to się udało zdobyć cztery tytuły z rzędu. Zatem radość. Teraz słyszymy brawo z Marslik od kibiców Fogo Unii Leszno, bo przypomnijmy, w biegu 11 został Bartosz Marslik z tego biegu wykluczony. Zatem gospodarze to pojedzie tylko dwóch zawodników i to obaj ze strony Fogo Unii Leszna. Przypomnijmy, 39-21 jest po 10. A tak ładnie no to się dobrze, zaczyna. Ale panowie, teraz Janusz Kołodziej i Łukasz Bęc.
Przede wszystkim jeszcze jestem winien komunikatu o stanie zdrowia Jacka Holdera. Jack będzie jechał, uspokajam stłuczenie silne mięśnia, łydki, ale powiedział, że wszystko będzie dobrze, a my zwracamy się z wielkimi gratulacjami do pana Janusza Kołodzieja. Poprzez te perturbacje zostaliście mistrzami Polski po raz czwarty z rzędu. No, gratulacje się należą całej drużynie. Ogromnie się cieszymy, bo ten rok jest naprawdę mega zwariowany. Było mega ciężko. Widzimy nawet dramaturgię dzisiejszych zawodów. Ale na to wychodzi, że powoli to mamy. Janusz, czy lubisz się ścigać?